Mam nadzieję, że wszyscy wszystko widzą i że wszystko będzie wyraźne. Spodziewam się, że będzie troszeczkę większy ekran, ale myślę, że z tym ekranem jakoś poradzimy. Dobrze, to jak już pani Katarzyna mnie przedstawiła, ja się przedstawię jeszcze raz. Nazywam się Marcin Czaja. Przyjechałem do Was dzisiaj z Krakowa, z Akademii Sztuk Pięknych. Jestem asystentem w pracowni pierwszego roku rysunku i malarstwa. Mam zajęcia ze studentami pierwszego roku, czyli osobami tuż po maturze, które chcą zajmować się sztuką, zajmować się malarstwem, rysunkiem, ilustracją, grafiką itd. itd. My jesteśmy bardziej skoncentrowani na zajęciach z rysunku i z malarstwa i właśnie rysunku i malarstwa, może bardziej malarstwo, będzie dotyczył dzisiejszy wykład. Nie koncentrowałem się też tylko i wyłącznie na malarstwie. Pod koniec wykładu też wrzuciłem kilka takich slajdów, które może typowo malarskie nie są, ale jak najbardziej sztuki dotyczą. Może tak tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że ja broń Boże nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o sztukę żydowską. Wiem tyle, ile przeczytałem. Nie studiowałem zbyt szczegółowo kultury żydowskiej. Znam artystów, znam obrazy i z tej perspektywy będę dzisiaj do Was o tych artystach i o tych obrazach mówić. Z perspektywy bardziej człowieka, który jest nastawiony na malarstwo, a nie na kulturę i na religię. Też postaram się też zaznaczyć pewne wątki religijne czy kulturowe, które są znamienne dla kultury żydowskiej i które są w malarstwie i w kulturze bardzo istotne. Mówiąc w ogóle o kulturze żydowskiej, nie możemy powiedzieć, że jest to właśnie tylko i wyłącznie kultura nastawiona na religijność i że przede wszystkim jest to wyznanie, bo jest to znacznie szersze pojęcie. Jest to pojęcie, które zawiera w sobie zarówno cywilizację, grupę etniczną, rasę, no właśnie kulturę, sztukę, religię. Nie jest to zazwyczaj zawężamy to właśnie do wyznaniowości i do wyznawania judaizmu. Jednak jest to znacznie szersze pojęcie i chciałbym tutaj na to zwrócić uwagę. Judaizm jest, jeśli chodzi o religię, judaizm jest taką, można powiedzieć, siostrzaną religią chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo i judaizm rozwijały się tak dwutorowo, równolegle od czasów starożytnych do współczesności. I można powiedzieć, że wzajemnie od siebie czerpaliśmy różne symbole, zarówno w świątyniach, w architekturze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzimy taką synagogę, która została zbudowana około, to zaczynam od polichromii, bo to są te najstarsze przykłady malarstwa żydowskiego. I założyłem też taki klucz historyczny, czyli posuwamy się od przeszłości ku teraźniejszości. Dlatego to jest taki najstarszy przykład malarstwa żydowskiego w świątyni zbudowanej na terenach dzisiejszej Syrii. Wrzuciłem ten slajd, ponieważ bardzo często mówiąc o sztuce żydowskiej wspomina się o tym, że Żydzi z tytułu takiego restrykcyjnego przestrzegania drugiego przykazania, czyli nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, on ma oczywiście swoje rozwinięcie mówiące o tym, że nie będziesz tworzył żadnych obrazów, ani obrazów człowieka, ani obrazów roślin, zwierząt, które potem będzie czcił, aby zapobiec bałwochwalstwu. Natomiast to jest bardzo wczesny przykład, gdzie rzeczywiście występuje figuracja, są postaci namalowane na ścianach, są w tych polichromiach obecne sceny ze Starego Testamentu, czy story, jak powiedzieliby Żydzi. I tutaj one są takim sztafarzem, czyli tłem do całego wystroju synagogi. Nie służą do
kultu, nikt nie oddaje im czci, one są tylko wystrojem. Także to jest, no może nie ominięcie, ale no w pewnym sensie ominięcie tego nie przedstawiania. Czyli tutaj Żydzi nie oddawali czci tym wizerunkom, tylko po prostu stanowiły one jakieś tło dla tej przestrzeni sakrum. Mimo tego tutaj jest takie zagłębienie na Torę, tam się wkładało zwoje, rodały, później je pokażę. Zasłoniono to taką kurtyną i w czasie nabożeństwa one są wyciągane i na takim specjalnym podwieszeniu są czytane ustępy Tory. I tutaj też, jeśli byśmy zbliżyli, też są jakieś przedstawienia Abrahama, czy ofiarowanie Izaaka. Jest jeden z najstarszych symboli, czyli menora, siedmioramienny świecznik, który w zasadzie w kulturze żydowskiej występuje od zawsze, i to on był takim pierwotnym symbolem judaizmu. Tutaj też się znajdujemy w świątyni, więc ta arka, w której znajdowała się Tora, znajdowałaby się mniej więcej tutaj. Podwyższenie stałoby na środku. No i pewnie pojawiłyby się tutaj też jakieś polichromia na suficie. Dobrze, to przejdziemy do następnego slajdu. To jest taki wstęp architektoniczny, ale też dotyczący malarstwa. To jest synagoga w Gwoźdźcu z terenów dzisiejszej Ukrainy. Znaczy to jest nie synagoga, tylko jej rekonstrukcja, która się znajduje teraz w Muzeum Żydowskim w Warszawie. Została w 2013 roku ta ekspozycja została otwarta i to jest odtworzenie synagogi, która została zniszczona podczas II wojny światowej. Bardzo pięknie malowane polichromie na drewnie z pięknymi motywami takimi ornamentalnymi, z różnymi wzorami, ze znakami zodiaku, które też są bardzo ważne w kulturze żydowskiej, ponieważ to związanie porządku kosmicznego, czyli kosmosu z 12 plemionami Izraela, czyli z tymi 12 plemionami, o których mowa jest w Starym Testamencie, jest tutaj połączone. Takie odwołanie się do tych 12 plemion Izraela jako tych plemion wybranych przez Boga, wybranych przez kosmos. Dlatego tutaj te wizerunki możemy zobaczyć. One są tutaj w samym środku sklepienia. Natomiast tutaj też widać herby tych plemion wyobrażone. Bardzo dużo tego ornamentu się pojawia. On jest bardzo gęsty, w zasadzie nie ma wolnej przestrzeni, gdzie by ten ornament nie występował. Służyło to głównie kontemplacji. Żydzi wierzyli i wierzą nadal w to, że artysta tworząc realizuje jakąś boską wizję świata i w dziele sztuki ta wizja świata się realizuje. Dlatego, żeby zapobiec przedostawaniu się jakichś naszych profańskich myśli do malowidła, czyli do tego świata boskiego, właśnie jest to taki strach przed pustką, zamknięcie tej przestrzeni, wypełnienie jej w 100% tak, żeby żadna profańska myśl nie mogła się tam dostać. Że to jest dosyć istotne i bardzo wiele synagog miało tego typu dekoracje. Zaraz sobie zobaczymy też synagogę w Łańcucie. Też bardzo ładna synagoga. Tutaj oczywiście tych motywów dekoracyjnych jest trochę mniej, niemniej jednak też dosyć bogato, niemalże barokowo dekorowana. Tutaj jest bardzo ciekawy taki przykład. Może chyba nie uda mi się zbliżyć, ale tu jest ciekawy przykład tego, co mówiłem wcześniej o przestrzeganiu drugiego przykazania. W tej pierwszej świątyni syryjskiej widzieliśmy, że były przedstawienia, były figuracje. Natomiast tutaj proszę mi wierzyć na słowo, że są dwie rączki
Ewy i Adama, Ewa wyciąga jabłko i podaje Adamowi, ale to są tylko ręce, to nie są pełne figuracje, tylko tutaj widać fragment wystającej stopy i fragment jabłka podającego drugiej ręce jabłko przechodzące z ręki do ręki, wąż, drzewo. Także tutaj ten zakaz przedstawiania został bardzo sprytnie ominięty przez niemówienie całej prawdy, czyli pokazywanie czegoś, ale za pomocą przesłonięcia głównego tematu. Tutaj też widzimy bimę, czyli to podniesienie, o którym mówiłem wcześniej, które znajdowałoby się na środku tej synagogi, i arkę, w której przechowywano Torę. Proszę? Tak, w PowerPoincie. No, nie da się. To jest synagoga w Krakowie na ulicy Miodowej. Zachęcam wszystkich, jeśli będziecie mieli okazję kiedyś w czerwcu, czerwca, lipca, zazwyczaj jest organizowany w Krakowie Festiwal Kultury Żydowskiej. Jest bardzo dużo warsztatów, wystąpień, koncertów. I też w synagogach one się odbywają, można sobie zwiedzić synagogę, ale też zaznajomić się bliżej z kulturą żydowską. Są warsztaty kucharskie na przykład, gotowanie potraw żydowskich. Bardzo ciekawe wydarzenie i myślę, że to jest akurat jakaś scena z, nie wiem, być może z, albo z bar mitzwy, albo z jakiegoś takiego wydarzenia bardziej społecznościowego w diaspory żydowskiej. A tutaj też widzimy właśnie tą arkę. Też możemy spotkać manuskrypty iluminowane średniowieczne, żydowskie, w których też znowu figuracja się pojawia, czy też pojawiają się jakieś fantastyczne zwierzęta, zupełnie jak w księgach chrześcijańskich, księgach średniowiecznych. Tutaj widzimy menorę, ten pierwszy symbol, o którym mówiłem, że jest takim najbardziej pierwotnym symbolem żydowskim i on funkcjonuje i funkcjonował od zawsze, w zasadzie od początku istnienia tej religii. Jest nawet wcześniejszy niż bardzo popularna gwiazda Dawida, czyli gwiazda Dawida albo tarcza Dawida, czyli te dwa trójkąty splątane. Menora jest świecznikiem o siedmiu ramionach. W okresie Hanuki też się stosuje menorę, czyli po prostu świecznik. W hebrajskim to oznacza po prostu świecznik. Też się stosuje menorę dziewięcioramienną, zapalając na każdy dzień jedną świecę w tym dziewięcioramiennym świeczniku. W siedmioramiennym też się oczywiście te świece zapala. I tutaj jest też bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o symbolikę tych liczb 7 i 9. 7 jest wyjątkową liczbą w judaizmie, ponieważ jest to liczba dni, w ciągu których Bóg stworzył świat, wszechświat i siódmego dnia odpoczywał. Natomiast 9, już nie będę rozwijał tego wątku, bo tak naprawdę tych siódemek w judaizmie się bardzo wiele pojawia. Natomiast liczba 9 to jest liczba, która symbolizuje odrodzenie, ponowne narodziny. 9 miesięcy kobieta chodzi w ciąży i też ma takie znaczenie mistyczne, polegające na tym, że to jest właśnie dziewiątka jest jedyną liczbą, która się odradza z wyniku mnożenia. Czyli jeśli pomnożymy 2 razy 9 to jest 18, 1 plus 8 to jest 9 i tak dalej. 3 razy 9 to 27, 2 plus 1 to 29. Tak można by było mnożyć tą liczbę aż do 100. I zaczynamy taki rozdział o malarstwie nowożytnym. To jest oczywiście Rembrandt. Jeden z bardzo wysoka półka, jeśli chodzi o malarstwo, nie wiem, czy nie najwyższa. To jest naprawdę artysta, którego zawsze warto oglądać, także gdziekolwiek będziecie, jeśli będzie jakiś Rembrandt, to proszę go zobaczyć. Rembrandt żył w XVII wieku na terenach
dzisiejszej Holandii, mieszkał w Leidzie i w Amsterdamie. W momencie, kiedy przeprowadził się do Amsterdamu, zetknął się tam z dosyć dużą społecznością, diasporą, bo tak się nazywa rozproszenie Żydów po całym świecie, z dosyć sporą diasporą żydowską. I stąd w jego malarstwie pojawiło się bardzo, bardzo wiele wątków żydowskich. Zarówno Rembrandt zarówno portretował Żydów, jak i malował tematy nawiązujące do jakichś ich opowieści, przypowieści ze Starego Testamentu. Także tutaj jest zarówno taka działalność, można powiedzieć, ilustracyjna, czyli działalność na zamówienie, jak i też działalność taka, można powiedzieć, osobista. On też z portretowania Żydów jakąś swoją osobistą sprawę uczynił. To jest oczywiście Mojżesz, który właśnie otrzymał 10 przykazań, które są wypisane na dwóch tablicach. Pierwsze trzy przykazania oczywiście dotyczą, to są przykazania boskie, pozostałych siedem to są przykazania dotyczące życia w społeczności ludzi. W takim dosyć dramatycznym geście Mojżesz schodzi z góry, niosąc tablicę. Ten obraz w ogóle znajduje się w Berlinie teraz. Warto go zobaczyć, jeśli będziecie w Berlinie, jest piękna galeria malarstwa, gdzie jest bardzo dużo ciekawych dzieł światowego malarstwa. Są bardzo ciekawe zbiory. Jest bardzo dużo właśnie tego typu obrazów związanych z tematami żydowskimi u Rembrandta. To jest w ogóle ciekawy malarz. Myślę, że też można go w jakiś sposób wykorzystać podczas dzisiejszych warsztatów, bo on bardzo dużo kombinował z farbą. Znaczy on nie malował, czasami nie malował pędzlem. Zaraz pokażę wam obraz taki, co do którego historycy nie wiedzą, czym jest malowany. Czy jest malowany palcami, czy nie wiadomo, czym jest malowany. Na pewno nie pędzlem. Nie jest malowany szpachelką. I tutaj, jeśli chodzi o materialność farby, bardzo wiele się dzieje. Niektórzy historycy sztuki przyrównują to do procesu geologicznego, do jakiegoś takiego nawarstwiania się farby, zupełnie naturalnego, jakiegoś naturalnego procesu. Warto obcować z tymi obrazami na żywo. Zawsze mówiąc o malarstwie i prezentując, wyświetlając slajdy, mam ten wyrzut, że nie mogę pokazać oryginałów. To jest zawsze z wielką krzywdą dla obrazu. Uczta Baltazara, też obraz Rembrandta. Widać jego charakterystyczny typ fizjonomiczny, który się powtarza u niego w obrazach, bo to jest jego żona Saskia. Uczta Baltazara, króla polskiego, który podczas tej uczty nagle przy ścianie pojawiła się ręka i zaczęła pisać po hebrajsku na ścianie: policzono, zważono, rozdzielono. Policzono, no, Baltazar miał jakieś przewiny wobec narodu żydowskiego, więc ta ręka jakby była taką przepowiednią, że no nie za dobrze skończy. Tej samej nocy w zasadzie został zamordowany i władzę po nim objął inny król perski Dariusz, który był bardziej przychylny Żydom. Niemniej jednak tutaj jest ta scena jeszcze przed samym faktem jakby wypełnienia się tej przypowiedni, która jest rysowana na ścianie. No i widzimy przerażonych biesiadników, którzy nie do końca wiedzą, co się dzieje. Też bardzo ciekawie malowany obraz. Trochę reprodukcja nie oddaje klimatu kolorystycznego tego obrazu, on jest troszeczkę bardziej zielonkawy. Z tego, co wiem, to Rembrandt, właśnie wracając do tego wątku, kiedy mówiłem o tym, że znał Żydów i obcował z nimi, konsultował jakby sposób pisania tego napisu z jednym z rabinów w Amsterdamie. Bo podobno, ja nie znam hebrajskiego,
podobno, żeby wprowadzić tych biesiadników w jeszcze większe zakłopotanie, żeby zupełnie nie wiedzieli, o co chodzi, to napis jest pisany od lewej do prawej, czyli zupełnie odwrotnie niż w przypadku hebrajskiego, bo Żydzi piszą od prawej do lewej. Mają odwrotny sposób pisania czy czytania tekstów pisanych. To już jest taki obraz przedstawiający starego Żyda, ale to no, niby tematyka żydowska, ale jednak trochę bardziej uniwersalna. Że tutaj bardziej widać portret człowieka takiego zmęczonego życiem o jakimś takim nostalgicznym spojrzeniu, jak spojrzycie na przykład na autoportrety Rembrandta, bardzo słynne, powstające od wczesnej młodości aż do późnej starości, to zazwyczaj on takim bardzo pewnym siebie wzrokiem patrzy na wprost widza, jest taki zadowolony z siebie, dumny. Ten wzrok trochę traci na sile zgodnie z upływem jego wieku. Więc tutaj widać, że ten obraz gdzieś patrzy poza obraz, nie patrzy na widza, unikał wzroku malarza. Widać zmęczenie na tej twarzy, widać też jakąś nostalgię tego człowieka. Widać, że nie bardzo wiele w życiu przeszedł. Bardzo przejmujący portret w efekcie. No znowu nie bierzcie moich słów za pewni. Trzeba ten obraz po prostu zobaczyć, obejrzeć osobiście. Jedną z tych charakterystycznych też dla judaizmu jest to, że co tutaj widać w takiej bardzo, bardzo szczątkowej formie, bo obraz reprodukcji jest dosyć ciemny, to znaczy pejsy. Wiecie, że Żydzi noszą takie kręcące się kędziorki włosów spływające przez skroni. To wynika z takiego talmudycznego, czyli wynika z Talmud jest katechizmem judaizmu, takim jakby trochę komentarzem do tego pięcioksiągu mojżeszowego. Pejsy wynikają właśnie z tego zakazu talmudycznego, polegającego na tym, że mężczyźni nie mogą używać brzytw do golenia skraju głowy, czyli właśnie paków i brody. Dlatego właśnie często hasydzi, Żydzi ortodoksyjni noszą długie brody i noszą długie pejsy. Tutaj akurat ten mężczyzna ma, co się często spotyka, ma zawinięte pejsy za uszy. I to w niektórych odłamach judaizmu jest widoczne i niektórzy mężczyźni w ten sposób postępują. Tutaj kolejny portret Żyda. W jarmułce, też bardzo charakterystyczny dla judaizmu element ubioru. O elementach ubioru jeszcze będę trochę mówił, a teraz może o samej jarmułce. To jest taki symbol, który no nie do końca jest jakby nakazem, znaczy nie trzeba go nosić, ale wypada. Jarmułka jest symbolem poddaństwa. Po prostu w starożytności bardzo często słudzy nosili czapki na symbol poddaństwa wobec Pana i dlatego Żydzi teraz noszą też jarmułki jakby na symbol poddaństwa wobec Boga, wobec Jehowy. I bardzo często też wchodząc do synagogi, jeśli jesteśmy gośćmi, też się podaje takie papierowe jarmułki, które można sobie założyć na głowę, dając też szacunek właśnie, jak się z mężczyzną, dokładnie. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, bo tutaj akurat w tym budynku tego nie ma, chociaż podejrzewam, że jest wejście. Widzę, że jest klatka schodowa, jest coś takiego, co się nazywa babiniec, czyli z tyłu, tak? Bo na tych wcześniejszych zdjęciach są takie empory, zarówno w synagodze namiotowej, jak i to w synagodze namiotowej było widać. Są takie empory, czyli takie balkony, tak żeby kobiety mogły uczestniczyć w nabożeństwie, ale aby nie rozpraszały mężczyzn, to wydawało się im takie dodatkowe wejście na górę. Że tutaj jest z tyłu, tak? Czyli jeszcze inny pomysł na rozwiązanie tego. Jeszcze dalej. To
to jest piękny obraz, znowu temat żydowski, ale już bardziej z domysłem żydowskim, bo historycy sztuki spekulują, że to może być, że to mogą być zaślubienie Izaaka. Niemniej znowu temat bardzo uniwersalny, pokazujący miłość dwójki osób w taki bardzo przejmujący sposób. To jest obraz, który się znajduje w Amsterdamie. No i widzimy parę młodą, być może przed zaślubinami, którzy się obejmują. Tutaj znowu mam trochę niedosyt, jeśli chodzi o reprodukcję, bo sam klimat tego obrazu jest niesamowity. Tutaj trochę za bardzo są rozświetlone te twarze. Cała akcja, która się rozgrywa w tym obrazie, jest skoncentrowana na tym takim delikatnym rozświetleniu gestu i grze rąk. Co się dzieje z rękoma tych postaci, jak one siebie szukają. Już nie będę używał egzaltowanych słów, ale bardzo ładny portret. Bardzo ładnie zobrazowana miłość, czy jakieś uczucie. Obraz funkcjonuje pod tytułem Żydowska narzeczona. Właśnie z tego względu, że są jakieś domysły co do tematu, jaki Rembrandt sobie założył w przypadku malowania tego obrazu. Teraz przenosimy się trochę w przód, trochę, bo około 250 lat w przód i do Polski. To jest polski twórca, Aleksander Kierymski, którego być może kojarzycie. Bardzo często reprodukowany obraz i bardzo znany. To jest Rosh Hashanah, czyli Święto Trąbek, jedno ze świąt żydowskich. Bardzo ważnych w kalendarzu liturgicznym żydowskim, ponieważ jest to Nowy Rok. I Nowy Rok wydaje mi się też Rosh Hashanah się nazywa Świętem Trąbek, ponieważ w to święto dmie się wróg określoną ilość razy, jest określonym tempem i wtedy Żydzi przychodzą modlić się nad wodę, to musi być koniecznie woda, i strząsają swoje grzechy, modląc się i kiwając właśnie w taki sposób. Kojarzy Pani, tak? Także to jest właśnie to święto sportretowane, aczkolwiek artysta nie malował tego w taki sposób dokumentalny, że przeszedł sobie nad Wisłę, bo to jest Warszawa. Tutaj jest w tle nieistniejący już most Kierbedzie, jeden z pierwszych stalowych mostów na Wiśle. O tym to jeszcze zaraz powiem, tylko to jest w 100% wykoncypowana sytuacja. To jest obraz powstały na podstawie szkiców w pracowni. Widać też, jak sobie Aleksander Kierymski tutaj wykombinował posadowienie tych postaci. Znaczy, on nie kazał tym Żydom stać, nie rozstawiał ich w przestrzeni i nie malował, tylko trochę ich nanizał, jak na nitce. Widać taką diagonalę, taki skos, który buduje rytm tych postaci stojących na drzewie. To jest bardzo czytelne i tutaj w drugą stronę też można powiedzieć, że jest kilka takich skośnych kierunków. Trochę jakby tak te postaci były nawinięte na jakiś sznurek rozpięty między jedną a drugą krawędzią obrazu. Scena wydawać by się mogła taka dokumentalna, dokumentująca święto trąbek. Jednak ma jakiś taki wydźwięk też polegający na rejestracji znaku tamtych czasów, bo to tradycja, stara wiara, Żydzi modlący się nad Wisłą w spokoju i ciszy, ale tutaj właśnie na tym moście Kierbedzia wjeżdża pociąg, stalowy kąt. Musiało być dosyć dużo huku, most pewnie huczał i lokomotywa też pewnie huczała. Także w ten taki spokojny krajobraz ciszy, kontemplacji, zamyślenia, modlitwy, nagle wjeżdża przemysł. To są czasy rewolucji przemysłowej, więc coś z tego klimatu, nie wiem, przynajmniej ja tak uważam, coś z tego klimatu zaburzenia porządku społecznego, czy jakiegoś spokoju życia. Ten spokój życia jest zaburzony przez ostry wjazd,
barki sugerują, że to jest jakaś przeładownia, że to jest one tak poustawiane w niewadzie sugerują, że tam jest ciągły ruch, że tam się ciągle coś zmienia, że to jest za chwilę jedna barka odpłynie, a przypłynie za chwilę następna. To, co jest istotne, to też to, że modlitwy, czyli właśnie to strząsanie grzechów i prośba o wybaczenie, bo też w ten sposób ludzie do tego podchodzą, proszą o przebaczenie ludzi, którym mogliby wyrządzić krzywdę, zazwyczaj się odbywa przed zmierzchem. Tutaj już jest scena, no, nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest już po zmierzchu, czy jeszcze przed, czy jeszcze słońce jest nad horyzontem, czy już zaszło. Mi się wydaje, że zaszło. Pomimo tego, proszę się nie sugerować tutaj tym rozświetleniem, to nie jest słońce. Ten obraz troszeczkę inaczej wygląda. Kontrasty zostały wzmocnione przez tą reprodukcję. No i właśnie, czy to już jest koniec modlitwy, czy jeszcze początek modlitwy, też tego nie do końca wiemy. Niemniej bardzo fajnie i bardzo, bardzo ciekawie oddana atmosfera takiego wieczornego, zachodzącego już słońca z tym palącym się ogniskiem, czy pokazaniem różnych źródeł światła z palącym się ogniskiem, słońcem jeszcze atmosferycznym, światłem atmosferycznym odbijającym się od chmur i od powierzchni wody i jakimś tam światełkiem sztucznym zapewne w domu. To znowu obraz znajduje się w Warszawie, podstawowo jest kilka redakcji tego obrazu, Gierymskiego przemalował kilka razy. Oryginał, z tego co pamiętam, zaginął. Ale równie dobre kopie i jakieś takie powtórzenia w różnych wariantach tego obrazu są dostępne. Jeden z nich wisi w Muzeum Narodowym w Warszawie. To jest właśnie ten róg, w który się dmie na święto Rosh Hashanah. Kolejny obraz Aleksandra Gierymskiego, Żydówka sprzedająca pomarańcze. Też bardzo ciekawa historia tego obrazu, ponieważ on zaginął w czasie wojny, w czasie II wojny światowej i w zasadzie odnalazł się zupełnie niedawno, bo w 2010 roku, dzięki staraniom naszego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, obraz się udało odzyskać i wisi teraz, można go oglądać również w Warszawie. Też bardzo przejmujący obraz żydowskiej kobiety sprzedającej pomarańcze czy cytryny, bo czasami to się nazywają cytryniarką, czy kobietą sprzedającą cytryny. No widać, że z tych oczu bije jakaś nostalgia i jakiś dramat z tymi rozchwilonymi usami, trochę jakby ta postać do nas podchodziła na ulicy i prosiła o to, żebyśmy kupili od niej kilka pomarańczy. Jeszcze to skontrastowanie takiego przejmującego wyrazu twarzy z tym ciepłym pomarańczy, które jakby obiecują zarobek, obiecują lepsze czasy, obiecują lepszy byt. Że jeśli ona sprzeda te pomarańcze, będzie miała trochę więcej pieniędzy i będzie mogła jakoś normalnie funkcjonować. Kolejny artysta związany tym razem z Krakowem, ponieważ Aleksander Gierymski był bardziej związany z Warszawą. Maurycy Gottlieb, jeden z artystów tworzących w XIX wieku. W takiej tradycji bardzo akademickiej. Zmarł bardzo młodo, bo w wieku 23 lat, ale zostawił po sobie naprawdę bardzo dużo ciekawych obrazów. Głównie związany z tematyką żydowską, ale też to był człowiek, który chciał się odnaleźć w tym świecie chrześcijańskim, katolickim i też czasami przyjmował jakieś motywy ikonograficzne, czy motywy właściwie malarstwu sakralnemu chrześcijańskiemu. Jest jego taki obraz ciekawy, Chrystus przemawiający w synagodze, Chrystus jako Żyd. No, temat chrześcijański, Chrystus przemawiający.
w świątyni, ale ubrany jako Żyd, jako z pałesem, z brodą i przemawiający też do swoich braci w wierze. Tutaj Maurycy Gotlib przedstawił siebie jako Achaswera, jako króla, mitycznego króla perskiego, że Achaswer to jest taka postać o dosyć niejednoznacznej atrybucji. Jest bardzo wiele legend, które opowiadają o tej postaci. Jedna mówi, że był królem perskim, inna mówi, że był strażnikiem, jednym ze strażników Piwata. Kolejna znowu mówi, że był jednym z, że był szewcem, który popędzał Chrystusa w drodze na Golgotę. Interpretacji tej postaci jest bardzo wiele. W każdym razie Achaswer został przeklęty wiecznym życiem. I to jest taki mit Żyda wiecznego tułacza, który wiecznie się tuła po świecie, nie ma własnego miejsca, nie ma własnego państwa. Jak wiecie, państwo Izrael też jest dosyć młodym państwem. Żydzi od wieków żyli w rozproszeniu. Dlatego Maurycy Gotlib też bardzo utożsamiał się z tą postacią. On też bardzo dużo podróżował. Urodził się na Ukrainie, w Trochowiczu. Potem studiował trochę w Wiedniu, trochę w Monachium, trochę w Krakowie. Z Krakowa niestety uciekł w wyniku jakiejś takiej nagonki antysemickiej, jakiegoś wystąpienia antysemickiego przeciwko niemu. Bardzo się zraził do Krakowa, wjechał na jakiś czas za granicę Polski, by potem wrócić, przez chwilę malować i w bardzo młodym wieku umrzeć. Także w przeciągu 23 lat, w bardzo takim niewielkim okresie czasu, można by rzec, zdziałał i był w bardzo wielu miejscach i zdziałał bardzo dużo. Taki bardzo nostalgiczny jest ten wizerunek. Można go zobaczyć w Krakowie. To w sukiennicach ten portret sobie wisi. Młodzieńca z taką ciężką głową, znowu patrzy za płótno. Ten wzrok jest jego bardzo, bardzo taki tęskny. Przestrzeń też nie do końca jest określona. Nie wiadomo, czy to jest stron, czy to jest jakieś tło ściany. Fakt faktem ma na stroniach koronę, czyli atrybut tej królewskości. To, co jest warte zaznaczenia, to jest jeden z takich artystów, którzy polskich niewielu, którzy bardzo mi przypominają Rembrandta. On zresztą bardzo Rembrandta przeżył i bardzo się nim inspirował. Tylko warto zobaczyć znowu na żywo jego malowanie. To znowu nie jest takie malowanie z pędzla, tylko bardzo żywiołowe, różnorodne, kapryśne czasami położenie farb. To jest kolejny jego obraz. Tutaj widzimy jego autoportret. Sportretował siebie w czasie, z kolei to jest świętojomny kur w czasie modłów w świątyni. Tutaj widzimy Torę, czyli właśnie ten pięcioksiąg mojżeszowy w kształcie dwóch złotych, czyli w kształcie dwóch rodałów. Za chwilę też opowiem o tym, jakie były zdobienia Tory i w jaki sposób przeprowadzono, bo to też jest dosyć interesująca sprawa. I tutaj widzimy gwiazdę Dawida, która pojawia się pierwszy raz na przełomie wieku XVI i XVII, czyli dosyć późno, jeśli chodzi o judaizm, jak na tak długą tradycję. I w XIX i XX wieku jest już takim bardzo mocnym symbolem ruchów syjonistycznych. Pojawił się w Pradze, z tego co wiem, w żydowskiej diasporze praskiej. Bardzo ciekawy symbol, właśnie flaga Izraela obecnie. Herbem Izraela jest menora. Menora na podwyższeniu. Natomiast to jest flaga przypominająca swoją formą tałes, czyli taką, zaraz tak będę opowiadał o tałesie. Tałes albo tilit, bo po hebrajsku się mówi tilit. Taką chustę, którą się zakłada podczas modłów i podczas określonych świąt. Niektórzy ortodoksyjni Żydzi noszą ją przez cały dzień. No i ta gwiazda Dawida składająca się z dwóch trójkątów
zwróconych w przeciwne strony. Czyli jeden trójkąt, można by było powiedzieć, aktywny, dążący ku górze, tak jakby symbolizujący Boga, kosmos, jakieś takie dążność ku niebu, ku górze. I ten trójkąt negatywny, czyli skierowany w dół, do ziemi, jakby wiążący dwa pierwiastki, sakrum i profanum, w jeden symbol. To nie jest nowy symbol, bo i też nie jest, nie jest tak do końca związany. Znaczy teraz my go automatycznie odczytujemy jako związany z kulturą żydowską, ale on w zasadzie jest obecny w ornamentyce i w różnych takich motywach stodniczych od zarania dzieł, od bardzo, bardzo dawna. Kolejny żydowski artysta, który pochodził z Witebska na Białorusi, Marc Chagall. Bardzo często reprodukowany w książkach do historii sztuki, malował takie bardzo fantazyjne wizje ze swojego dzieciństwa, kiedy wspomina Witebsk i to przywiązanie do tradycji żydowskich, ale też w taki bardzo bajkowy i fantazyjny sposób, przepraszam, umieszcza jakieś postacie latające krowy, aniołów, latającego skrzypka. Także w bardzo różnorodny sposób opowiada o swoich wspomnieniach z dzieciństwa. Tutaj widzimy Żyda starszego ze wszystkimi atrybutami. Właśnie to są, mówię, ma na ramionach tałes, też zarzucony na głowę. Ale to, o czym chciałem teraz opowiedzieć, to filakterie, czyli te ozdoby, znaczy ozdoby, amulety służące Żydom w modlitwie. To są takie prostokątne, prostopadłościenne, sześcienne formy zrobione z bydlęcej skóry, do której do środka się wkłada takie wstążki z pasażami z topu. Jeden się przetwierdza na głowie, tak żeby skierować swoje myśli w stronę modlitwy. To ma służyć właśnie głównie kontemplacji. A drugi się zawija, oczywiście sposób tego wiązania, ilość tych okrążeń wokół ramienia jest ściśle określona przez Talmud. No i drugie teflim. Filakteria to są generalnie wstążki, czyli to co siedzi tutaj w środku. Całość się nazywa filakterium, czyli obydwa tefliny to są, ja już trochę zbyt skomplikowany język, ale mam nadzieję, że wszyscy to przetrwają. Dwa filakteria dwa tefliny to są filakteria, czyli amulety. Jeden jest przymocowany do głowy, drugi do ramienia. Tak, żeby oprócz tego, że myśli kierujemy w stronę modlitwy, to także swoje czyny jakby kierujemy Torą i Talmudem, tymi przykazaniami Bożymi. I w trakcie modlitwy to wiązanie rzemieniem dookoła ręki ma cały czas nam o tym przypominać. Tutaj kolejny dosyć dziwny, jak na żydowskiego twórcę twórcy wychowanego w wierze obraz, bo przedstawiający Chrystusa. To jest obraz namalowany w 1938 roku, kiedy już w Europie nastroje antysemickie były bardzo żywe i całość, przepraszam, obraz był namalowany już po wydarzeniach Kryształowej Nocy, czyli nocy, kiedy NSDAP zaczęło palić synagogi, urządziło w całych Niemczech Żydom pogrom. Dlatego tutaj widać te motywy mężczyzn idących z czerwonymi proporcami, palące się domy, ludzi uciekających, płaczących. Tutaj też te palące się synagogi. I Chagall, jak sam mówił, myśli Jezusa jako właśnie wcześniej używano
figury Ahasvera jako tego Żyda wiecznego tułacza, taką personifikację tożsamości żydowskiej. Natomiast w czasie Holokaustu, czy może jeszcze przed Holokaustem, już w trakcie tej nagonki antysemickiej, Chagall uznał, że Chrystus jest też bardzo dobrą figurą Żyda, który został skazany za to, że był Żydem, tak samo jak oni teraz są prześladowani za to, że są Żydami. On w tym obrazie, czy w ogóle w serii obrazów zadaje takie pytanie, czy to jest kara, czy to jest zbawienie, czy my uczestniczymy w jakimś zbawianiu, czy to będzie jakaś kara dla nas. Oczywiście pytanie pozostaje nierozwiązane, to on zadaje to pytanie sobie i widzowi. Nie udziela na to żadnej jednoznacznej odpowiedzi, dlatego figura Chrystusa się pojawia. Zresztą zamiast tego tradycyjnego peryzonium, który jest taką opaską zasłaniającą, wiszącą na biodrach, tutaj się pojawia żydowski talos. Przepraszam, czy ja nie za długo gadam już? Jeszcze. Jeszcze, tak? A, dobra, to tutaj jest kolejny obraz Chagalla z motywem Chrystusa po jednej stronie i z Żydem po drugiej. Tych obrazów pojawiło się oczywiście kilka. One są też trochę taką, ten może trochę mniej, ale ten w sumie w swojej formie i w takim bardzo dramatycznym ujęciu Nocy Kryształowej trochę jest jakby zapowiedzią czy przepowiednią tego, co się stało później podczas wojny. To jest 1938 rok, czyli jeszcze na rok przed wojną i na jeszcze parę lat wcześniej, zanim wojska niemieckie zdążyły dotrzeć do Paryża, gdzie Chagall mieszkał. No tutaj kolejny motyw żydowski, kiedy Mojżesz przyjmuje od Boga 10 przykazań. To teraz parę słów może o samej Torze właśnie i o jej formie, w jaki sposób Żydzi ją ozdabiali i ozdabiają do tej pory. Są dwa. Zwój jest jeden, ale w formie dwóch wałków, takich, który się przebija z jednej strony na drugą. Z racji tego, że jest to święta księga i słowo jest święte, to bardzo często robiono ozdoby ze srebra albo z jakichś metali i kamieni szlachetnych, tak żeby dodać trochę wagi Słowu Bożemu. I tutaj widzimy bardzo ładnie zdobione, bardzo ładnie ozdobione rodały z jadem, czyli z taką rączką, którą się czyta Torę, bo tak aby nie wodzić palcem po piśmie. Z jednej strony właśnie, żeby ręka profańska nie dotykała Pisma Świętego, a z drugiej strony, żeby, tak się zastanawiałem, żeby po prostu nie rozmazywać tuszu, po którymś przejechaniu palcem mógłby się zacząć rozmazywać Tora, czy w ogóle hebrajski nie ma znaków przestankowych, więc pewnie jak kojarzycie z różnych filmów, jak młodzi 13-letni chłopcy czytają Torę podczas bar mitzwy, to czytają ją tak śpiewnie, znaczy śpiewają bardziej niż czytają, nie robią znaków przestankowych. I właśnie do tego płynnego czytania służy ten wskaźnik, tak żeby się nie zatrzymywać i żeby w miarę płynnie to słowo Boże przeczytać. Na Torę też się zakłada koronę, kiedy się ją zwija, zakłada się takie dwie nakładki, a potem na te dwa zwoje zakłada się koronę. Tutaj jest właśnie przykład jadu. Czyli tej rączki, która nam wskazuje, gdzie mamy czytać. Ciekawe jest to, że bardzo wiele właśnie takich przedmiotów kultu, czy przedmiotów służących kultowi i
takiemu rzemiosłu religijnemu, bardzo często te rzeczy wykonywali ludzie niezwiązani z judaizmem, to znaczy rzemieślnicy chrześcijańscy, którzy nie byli wierzącymi Żydami. Może to jest kolejny raz takie wymieszanie kultur, czy wymieszanie różnych wpływów, bo artyści chrześcijańscy na pewno posługiwali się jakimś aparatem, którego się już nauczyli, zgodnie z ich kręgiem kulturowym i posługiwali się nim do wytworzenia przedmiotów kultu służących Żydom w trakcie nabożeństwa. Tutaj po prawej stronie też widzimy taką kurtynę, którą się zasłania arkę. W czasie, kiedy nie ma nabożeństwa, ona jest cały czas zasłonięta i one też zazwyczaj były bardzo, bardzo pięknie zdobione i też wykonywane nie przez Żydów, czy przez jakichś innych rzemieślników, którzy nie byli wyznawcami Judei. To jest kolejny obraz, z którym się wiąże dosyć tragiczna historia. Mówię o nim trochę przy okazji, bo niedawno w kinach pokazał się film Złota Dama. Warto obejrzeć, bo przedstawia historię tego obrazu. Historię rodziny Żydów wiedeńskich, którzy w czasie przed II wojną światową, też w 1938 roku, stracili całe mienie. I część niestety trafiła do obozów zagłady, a część zdążyła uciec albo do Anglii, albo do Stanów Zjednoczonych. I to jest portret Adeli Bloch-Bauer, takiej córki znanego przemysłowca wiedeńskiego, w którego domu bardzo często gościł Gustav Klimt. I Gustav Klimt też się przyjaźnił z tą społecznością żydowską. No i pewnego razu został poproszony właśnie o namalowanie portretu Adeli w Złocie. To jest obraz z początku XX wieku, to jest około 1907 roku. I ten portret został przejęty, został zrabowany. Jego pierwotny tytuł, czyli Adela Bloch-Bauer, został ukryty, ponieważ zrabowali go naziści, żeby się nie wydało, że to jest portret kobiety pochodzenia żydowskiego. I od tej pory funkcjonowała jako Złota Dama. I to był taki, po bardzo wielu różnych perypetiach trafił do Muzeum Wiedeńskiego i przez wiele lat był wystawiony w wiedeńskim Belwederze. I był takim trochę klejnotem kolekcji Muzeum Wiedeńskiego. On był, jest w zasadzie cały czas jednym z najpiękniejszych obrazów, jednym z najlepszych obrazów Klimta. Też chciałbym trochę odczarować tego Klimta, bo to, co z nim zrobiono, to, co się z nim dzieje, to jest w pewnym sensie okropne, bo bardziej znamy Klimta z pocztówek i ze znaczków, czy z jakichś okładek, z pocztówek, z parasoli i tak dalej. Natomiast to jest fantastyczny malarz i te jego największe dzieła trochę już w cudzysłowie spłowiały nam w świadomości, przez to, że są tak często reprodukowane, w tym i Adela Bloch-Bauer, bo bardzo często zwraca się uwagę na tą ornamentalność, na ten przytłaczający przepych na to złoto, ale bardzo niewiele zwraca się uwagę na to, że ta kobieta w pewnym sensie jest zakłopotana, że ona jest trochę głównie przez ten gest rąk. Może portret tego nie wyraża, ale ten gest rąk taki trochę niezręczny, jakby nie wiedziała, co z rękami zrobić. I jeszcze to skontrastowanie cielesności ze złotem, czyli cielesności ciała zwykłego, takiego nawet trochę chorowitego, bladego, z tym przepychem, w którym Bloch-Bauerowie jako przemysłowcy się płamieni. No jest dojmujące. Czyli z jednej strony portret kobiety, taki reprezentacyjny, ale też z drugiej strony portret człowieka. Zachęcam do obejrzenia tego filmu. Może nie jest to jakieś wybitne dzieło sztuki filmowej,
ale na pewno warte obejrzenia, bo bardzo fajnie pokazuje dzieje tego portretu i jego historię przedwojenną, jak i powojenną i potem sprawę jego restytucji, czyli przywrócenia prawowitym właścicielom. Już powoli tak się zastanawiałem, czy umieszczać ten wątek w mojej prezentacji, ale no niestety, niestety, myślę, że nie można mówić o kulturze jeszcze sowieckiej bez wydarzeń II wojny światowej i to jest bardzo istotna rzecz. Oprócz jakby całej otoczki, która do tego doprowadziła i całej nagonki na Żydów, też w 1933 roku, czyli dosyć wcześnie, w Berlinie została zorganizowana taka wystawa sztuki zdegenerowanej, czyli sztuki takiej, można powiedzieć, nieprawidłowej, czyli nie takiej, jak jej chciałaby władza, czy jakiej władza by sobie życzyła, w której Hitler razem ze swoją świtą zamieścili obrazy około 112 artystów żydowskiego i nieżydowskiego pochodzenia, ale oczywiście wszystko zostało zmienione na Żydów, że to jest żydowska sprawa, że ta sztuka zdegenerowana, czyli taka nieforemna, agresywna, brzydka, to jest ich wymysł, że modernizm, czyli to odwrócenie się od akademizmu, czyli od tej sztuki przedstawiającej, którą przed chwilą widzieliśmy, która w jakiś sposób atmosferą można podpowiada jakieś uczucia do tej postawy modernistycznej, mówiącej o niektórych uczuciach bardzo wprost i o ile mówi się, że o ile XIX-wieczni artyści malowali skórę, to moderniści malowali to, co jest pod spodem, czyli cały ten kościec emocjonalny, to wszystko widać w tych płótnach. I tutaj mamy takiego artystę niemieckiego, jednego z takich znaczących artystów w twórczości, czy w ogóle w malarstwie niemieckim, nazywa się Edward Ludwig Kirchner. Jeśli wpiszemy sobie ekspresjonizm niemiecki w Google, to ten pan wyskoczy jako jeden z pierwszych. No i to jest taki właśnie przykład sztuki tak zwanej zdegenerowanej, czyli no, pokazującej jakieś wyrażającej bardziej stan emocjonalny niż stan faktyczny. Hitler, jak pewnie część z Was wie, starał się dostać do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu bez powodzenia. Nie wiem, czy kilkukrotnie, czy raz, ale był bardzo, bardzo go to ugodziło. Malował obrazy, można zobaczyć jego akwarele i inne jego obrazy, takie bardziej w duchu Biedermajerowskim, czyli takiego malarstwa bardzo sielankowego, wyidealizowanego, takiego jak nie pokazującego prawdziwych uczuć, ale takiego, jaka rzeczywistość powinna być. Według faszystów rzeczywistość nie powinna być taka, jaką ją malowali ci artyści niemieccy z nurtu ekspresjonistycznego, tylko właśnie bardziej taka Biedermajerowska. Szczególnie te obrazy i ten nurt nasilił się po wydarzeniach w II wojnie światowej. Jeszcze jest taki jeden artysta, który się nazywa Otto Dix, malujący sceny z okopów I wojny światowej, przerażające sceny. I on mówił, że to jest realizm, że to jest rzeczywistość. Naprawdę nie umieszczałem ich w swojej prezentacji, bo uważam, że są przerażające. Tutaj jest też plakat do tej wystawy. W sumie niezły sukces komercyjny, bo na wystawę przyszło około 3 milionów ludzi, co jak na dzisiejsze czasy i na dzisiejsze pochodzenie malarstwa jest zupełnie kolosalnym sukcesem. Nie wiem, czy jest jakaś wystawa, na którą 3 miliony ludzi teraz przychodzi, być może gdzieś, nie wiem, właśnie w Wiedniu, Londynie, Berlinie, ale chyba też nie, nie wydaje mi się. Tutaj mamy takiego artystę niemieckiego. On był z pochodzenia Niemcem, urodził się na terenie Niemiec, Felix Nussbaum. Niestety zginął
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, ale też już naznaczony jakimiś wydarzeniami związanymi z nagonką i z pogromami antysemickimi w Europie. Malował takie właśnie pejzaże, czy tutaj jest jego autoportret, oddzielony od jakiegoś świata, jakiego można powiedzieć, bardziej ludzkiego, bardziej przyjaznego, grubym murem, pokazującym tą gwiazdę, którą się oznaczało, gwiazdę Dawida, którą się oznaczało Żydów w trakcie Holokaustu i jego paszport, bo on bardzo, bardzo często się przemieszczał, także w pewnym sensie jest to jego taki autoportret zawierający część jego biografii. I tego artysty akurat nie było. On też stworzył, też był zaliczany do no może nie do ekspresjonizmu, ale do tak zwanej nowej rzeczowości. I tego artysty nie było na wystawie w 1933. A tutaj jest artysta, który, no to może nawet taki zbyt wesoły jego obrazek, ale to jest artysta, który sympatyzował z partią faszystowską, a na wystawę się załapał. W zasadzie siłą go wzięli, bo bardziej dzieła były dobierane pod względem formalnym, czyli pod względem tego, jak wyglądają, a nie kto z kim sympatyzuje. Tutaj kolejny Felix Nussbaumer, obraz Żydów udających się na modły do jakiejś takiej biednej synagogi przed dachą falistą. No, smutek bije aż z tego obrazu, jeszcze tutaj z jakimiś fragmentami drutu kolczastego, trochę jakby ta synagoga znajdowała się w obozie koncentracyjnym. Tutaj już mamy artystę polskiego, artystę żydowskiego polskiego pochodzenia, Jonasza Sterna, czy Szterna, którego pracę też możemy zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie. Też bardzo często odwołujący się do swoich żydowskich korzeni, czasami w bardzo bezpośredni sposób, jak tutaj. To nie jest namalowane, to jest po prostu przyklejony tałez taki fruwający tałez do płótna. Taki na wpół rzeczywisty, czyli trochę wyobrażony przez to właśnie przyklejenie i to, że tak nadał mu jakiś ruch taki właśnie unoszący się ponad tą czerwoną ziemię, nie wiem, czy splamioną krwią, czy gorącą ogniem, do jakiegoś lepszego świata, do jakiejś lepszej rzeczywistości. Tutaj z kolei tałez siedzący na jakimś krześle z klejnym zdjęciem i z jakąś inskrypcją. Tutaj u dołu, czego nie widać, są też wyobrażone wagony, które też pewnie w jakiś sposób mają przypominać o tym smutnym losie Żydów wiezionych do obozu zagłady na śmierć. Mieliśmy właśnie dwa przykłady tałesów tego tradycyjnego okrycia na ramiona, które mają przypominać, to podobnie jak jarmułka, nie jest nakaz, ale zalecenie. Większość Żydów tego przestrzega i traktuje to jako dogmat, jako przykaz, ale z tego co czytałem, to nie do końca tak jest. Żydzi, niektórzy umierają, niektórzy nie umierają. W ogóle jest kilka, zarówno w czasach Chrystusa, jak i teraz mamy kilka bardzo różnych odmian judaizmu, takiego wyznaniowego. Jest judaizm reformowany, jest judaizm ortodoksyjny, jest judaizm hasycki. Jest jeszcze kilka innych różnych odmian i one w różny sposób interpretują Talmud, w różny sposób interpretują Torę, podobnie jak w świecie chrześcijańskim. Też mamy Kościół rzymskokatolicki, polskokatolicki, różne odłamy protestanckie, które jakby posługują się tą samą księgą, Ewangelią, ale interpretują ją w bardzo różny sposób. No i zazwyczaj tałez jest używany w trakcie modłów i w trakcie większych wydarzeń religijnych. Zakłada się go w taki sposób, że on musi nie nosi się tego jak szal, tylko musi zachodzić na ramiona i czasami
Też zakłada się to na głowę, jak kaptur. Niektórzy bardziej ortodoksyjni Żydzi noszą talit katan, czyli tałes taki koszulowy, taki, który się wkłada pod koszulę, tak żeby go nosić od rana do wieczora przez cały dzień. Tutaj jest właśnie, to jest aktor, to jest Liev Schneider, taki aktor amerykański, rosyjskiego pochodzenia. Pewnie wciela się w rolę jakiegoś Żyda i tutaj widać, jak wystają te tak zwane cyces, czyli chwosty przeproszone tutaj do tego tałesu. Jeden z tych chwostów jest, zaplata się na jednym z tych chwostów, z tych sznureczków zaplata się pętle, które mają przypominać o określonych modlitwach, o określonych pożegnaniach. Tutaj kolejna praca Jonasza Szterna. W zasadzie nie musiałbym opisywać, bo już tak? Powolutko. Jeszcze 5 minut. Dobrze, to może zakończę temat Jonasza Szterna. Jeszcze przeskoczę na chwilę przez te 5 minut do końca mojej prezentacji, bo pewnie tutaj jeszcze trochę zostało do omówienia. Nie będę tego omawiał, bo w zasadzie ten obraz się tłumaczy sam przez siebie. To jest bardzo ciekawa instalacja w Żydowskim Muzeum, to też tak pokrótce opiszę to, co tutaj widać. W Żydowskim Muzeum w Berlinie, zupełnie współczesna realizacja. Trochę odbiegam od malarstwa, ale wkraczam na grunt sztuki współczesnej. To jest takie przejście, taki pasaż w Jiddisch jest muzeum w Berlinie, które jest wyłożone właśnie takimi twarzami odlanymi z metalu, po których trzeba przejść. Jak się po nich przechodzi, to one szczękają. Słychać tym. Trzeba po nich przejść po prostu, żeby się przedostać z jednego pomieszczenia do drugiego. Wrażenie jest niesamowite, no ale właśnie chodzi o to, że w pewien sposób przymusem jesteśmy zmuszeni do deptania po tych głowach. Ciekawa instalacja. To jest pomnik Holokaustu w Berlinie, taki memoriał Holokaustu. To o nim może nie będę mówił, ale żeby wam uświadomić, że ten świat żydowski nie tylko przenika do kultury wyższej, czy do tego świata malarstwa, sztuki, rzeźby, które się odbywa w Akademii, czyli w Wieży z Kości Słoniowej, tylko ma też przełożenie na różne inne warstwy naszego życia. Bardzo dużo twórców komiksów, twórców popkultury i popkulturowych w Stanach Zjednoczonych miało pochodzenie polskie bądź pochodziło z Europy Centralnej. Byli po prostu Żydami aszkenazyjskimi, czyli mieszkańcami Europy Środkowo-Centralnej, Niemiec, Polski, Ukrainy, Pragi. Jest bardzo ciekawa książka, którą bardzo ciężko dostać w Polsce, ale ten człowiek czasami przyjeżdża do Krakowa, Eric Kaplan, komik, pisarz, rysownik, bardzo często przyjeżdża na wykłady do Krakowa właśnie w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej i opowiada o tych związkach Krakowa, czy w ogóle związkach Polski, bo już zapomniałem, jak jest taka wieś podwarszawska na Mazowszu, z której wywodzi się dwóch albo trzech założycieli największych wytwórni filmowych w Stanach Zjednoczonych. Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer, to są wszystko, proszę? Koło Konina, aha. To przeplatanie się świata żydowskiego i popkultury też jest bardzo intensywne i bardzo widoczne. Jednym z takich najbardziej znanych przykładów to jest właśnie Superman, który został stworzony znowu ten 38 rok się pojawia, jak bumerang wraca. Właśnie został stworzony, pierwszy raz wyszedł Action Comics, pierwszy Superman stworzony przez dwóch nastolatków żydowskiego pochodzenia. I w zasadzie cała historia Supermana to jest historia Mojżesza, człowiek, który przybył znikąd, bo Mojżesz przybył łupiną przez Nil, został znaleziony w tatarach
został znaleziony w jakiejś kapsule gdzieś tam w polu. Przybył nie wiadomo skąd, został wychowany przez obcych mu ludzi i ma zbawiać świat. W zasadzie zupełnie taka równoległa historia. I może by to nie było nic dziwnego, ponieważ takich historii bardzo wiele w historii kultury i w ogóle w podaniach się pojawia. To jest jakby taki archetyp bohatera. W Harry Potterze na przykład też jest taka historia. Chłopiec, który jest znikąd i ma też za zadanie zbawiać, czy ma za zadanie wyzwalać kogoś od czegoś. Ale w przypadku, na przykład w przypadku Supermana też jest tak, że jego kryptońskie imię, czyli imię z tej planety, z której pochodził, to jest Kal-El, czyli głos Boży. I my o tym nie wiemy, natomiast twórcy zawarli taki zamiar, że oprócz tej historii i oprócz tego, że on jest super człowiekiem o nadludzkich możliwościach, to jeszcze ma takie bardzo profetyczne imię. Znak błogosławieństwa też bardzo znany przez panów science fiction i Star Treka, ale Leonard Nimoy, który jako mały chłopiec widział w synagodze rabina, który wykonuje ten gest błogosławieństwa i podobno zrobił na nim niesamowite wrażenie. I to jest właśnie żydowskie błogosławieństwo, tylko że Spock wykonuje jedną rękoma, a normalnie jest wykonywana dwoma rękoma. No i jeszcze taki krótki, dwie minuty już więcej nie będę mówił, krótki aneks dotyczący street artu i kultury i street artu i motywów żydowskich w street arcie, w muralach. Głównie skupiłem się na Kazimierzu, bo tam jest najbliżej i można tam pojechać z jedną taką jednodniową wycieczkę i zobaczyć te murale. To jest mural znowu wyobrażający menorę na Muzeum Galicja przy ulicy Dajwów. Lew Judy, Lew był symbolem plemienia Judy, jednego z 12 plemion Izraela, z którego miałby się wywodzić Mesjasz. Dawid, wiemy, że Chrystus też wywodził się z plemienia Dawidowego, czyli z plemienia Judy. No i tutaj właśnie też w ramach festiwalu jakiś graficierz narysował, czy wykonał taki mural. No jest taki mural wiążący różne wątki żydowskie, w tym Franza Kafka. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.